Krystyna Konecka, Holy Trinity Church. Jeśli tu był ochrzczony, to chrzelnicy owal nadal istnieje, tylko z późniejszym o wieki pęknięciem. Jeśli swoich bliskich tu pochował, Bóg zabrał też kamienie. Jeżeli ta rzeka nigdy się nie rozstała z kościoła odbiciem, to warto poprzez wierzby powiewną klauzurę spoglądać jego wzrokiem w bezmownym zachwycie, nim odpłynie się z falą jak łabędzie pióro. Jeżeli polichromia w murze prezbiterium fałszuje twarz pośmiertną w poświacie witraży, przecież dla niego róże, naręcza wisterii, wieńce z urodzinowych lilii pod ołtarzem. I moja tu obecność zza morza, z biletem do wrażeń, które pragnę ogarnąć sonetem. Shottery, Annan Hathaway. Chłopiec był pełen sierpnia, choć nieco nieśmiały. 8 lat starsza panna, chętna i gorąca. Może inaczej, może tak się sprawy miały, może gdzie indziej, może na ardeńskiej łące. Może rozmyślnie, może stało się przypadkiem. Pewnie w domu Williama wybuchł niezły zamęt. Fakt, że gdy owoc figlów spiętrzał Annie szatki, musieli się salwować ucieczką w sakrament. Według ksiąg ślub był w Temple Grafton w listopadzie. Chrzest córki w maju, parki bliziąt po 2 latach. Może nie, może z barda biografii w nieładzie, refleksje po nie w czasie weszły do dramatów. Książę Orsino preferuje młodsze żony. Prospero tylko związek pobłogosławiony. Z ogrodów Williama Szekspira. Opuszczając przestrzenie lirycznych uniesień z wiecznym pszczelim koncertem na tęczowej strunie, widzę sen nocy letniej, od wiosny po jesień, zakochany w tymianku i gorzkim piołunie. W dowolnej porze roku opowieść zimową w woni mięty, lawendy, cząbru i goździków i stracone zachody miłości w zmysłowych jaskrach, burze w janowcach i objęciach wyki. Orszak monarchów w bramie, król Jan w liliach złotych, Henryków grono w różach Yorków i Lancastrów, Ryszard II nad rutą jak zetlały motyl i król Lir utrudzony pod łopianem zasnął. I my w bogactwie słów i znaczeń, jak w okrodzie, tutaj się nie powraca, stąd się nie wychodzi. Czytał Bogdan Tmowski.